Lasy Piaśnickie należą do tych miejsc w Polsce, które właśnie, w których dokonywano eksterminacji bezpośredniej u początku wojny. Jak tylko Niemcy wkroczyli, rozpoczęły się właśnie od chwili zajęcia tych ziem. Nasze tu Pomorze od 8 do 14 września 1939 roku. Pierwsze akcje eksterminacji dotyczyły ludzi, którzy byli bardzo propolscy, a w nienawiści u Niemców. Oni jako pierwsi zostali skazani na śmierć. Wcześniej były przygotowywane w ogóle listy gończe, które wskazywały, kto będzie w pierwszej kolejności aresztowany i będzie skazywany pewnie na śmierć. Takie założenia robiono. Trzeba też pamiętać, że ta akcja bezpośrednia przeprowadzana była w pierwszym etapie do połowy października właśnie przez Wehrmacht z udziałem specjalnej grupy przeznaczonej do aresztowania niewygodnych Polaków, która nosiła kryptonim Tannenberg, nazwa od Grunwaldu, jako odwet za Grunwald jeszcze. W naszej historii takie rzeczy się nie zdarzają. U nas od razu, jak wspominamy przeszłe zwycięstwa, to się mówi fobia, to jest tam przeakcentowane, proszę, Niemcy dokładnie pamiętają, tylko w tej sprawie odwet brać. Podobnie zresztą Hitler sam wzorował się na królu Fryderyku II, który dokonał pierwszego rozbioru Polski i w 1772 Pomorze przeszło właśnie do Prus. No to Prusy były niemieckie wtedy stworzone. Właśnie to wszystko sprawiło, że pamięć o tam ze strony Niemiec, o ich swoich próbach podboju tych ziem, nieustannie trwa i trwa aż po dzień dzisiejszy. To się nie ma co wiele ukrywać, tylko się różne przyjmuje sposoby i style, jak tego dokonywać. Inaczej to było przy pierwszych rozbiorach za Fryderyka II, inaczej to było za Hitlera, ale jeden Hitler bardzo socjalny. Zresztą obraz króla woził ze sobą. To był dla niego nauczyciel i mistrz. Dlatego on się ostro wypowiadał o Polakach, to jest naród leniwy, zawszony. Jego trzeba ten naród albo podporządkować, inteligencję wybić, wymordować, a ich zrobić niewolników. Tak było przy pierwszym rozbiorze. Nic innego, jeszcze większe restrykcje właśnie hitlerowcy narzucili na Pomorze, na kraj Warty, czyli poznańskie i śląskie. To były tereny, które miały być nieokupowane, ale po tym czwartym rozbiorze Polski właśnie przypisane Niemcom. W imię tego, że kraj, że Niemcy potrzebują przestrzeni życiowej dla swojego narodu. Rosjanie natomiast wzięli tereny wschodnie i zostawili tymczasowo właśnie generalną gubernię jako ten ostatni szczątek kraju polskiego, gdzie jeszcze Polacy mieli do jakiegoś, dopóki nie zostaną zniemczeni do końca, to mogli tam jeszcze funkcjonować. Ten czwarty rozbiór, który miał miejsce, spowodował tę eksterminację tutaj ze strony Niemiec, jak i ze strony Rosjan na wschodzie, a tutaj Niemcy dokonywali tych zbrodni. Na tych w ogóle listach gończych było aż około 60 tysięcy ludzi przeznaczonych do likwidacji na tych trzech terenach, najwięcej na Pomorzu około 40 tysięcy. To były listy gończe robione jeszcze przed wojną, dlatego pamiętamy, że te tereny, na tych terenach mieszkali też Niemcy jeszcze z czasów zaborów, a kiedy Polska nastała w 1920 roku ostatecznie, a normalnie w 1918, to właśnie ci Niemcy, którzy tu zostali w chwili, kiedy Hitler doszedł do władzy, wielu z nich właśnie stanęło po stronie Hitlera. I też byli specjalnie przygotowani jako miejscowi, aby móc, kiedy wojna wybuchnie, aby móc właśnie lepiej rozpoznawać osoby, tereny i w ten sposób dopomagać właśnie hitlerowcom, by mogli jak najszybciej te tereny sobie podporządkować. Hitler oczekiwał 10 lat, że tu już nie będzie śladu Polski, polskości. Wszyscy będą po niemiecku mówić. A Polacy, którzy nie będą się chcieli przefarbować,
to zostaną zlikwidowani albo poprzez obozy, zagłady śmierci, albo właśnie w obozach koncentracyjnych, w miejscach pracy. Natomiast to samo dotyczyło wszelkich znaków kultury naszej, od kościołów począwszy. Wszystko, co polskie, było likwidowane. To nie było wolno w czasie okupacji mówić po polsku, bo to były uznawane tereny niemieckie. Trzeba było nawet się modlić, spowiadać po niemiecku. Więc to wszystko, jakiekolwiek symbole religijne, sztandary różnych organizacji, stowarzyszeń, to wszystko było likwidowane. Gdzie się dało, wielu Polacy ukryli, gdzie nie, to było palone, niszczone i po prostu likwidowane wszystko, co polskie. Więc cały Gauleiter Forster, Albert Forster, który zarządzał Pomorzem z ramienia właśnie Himmlera, więc hitlerowców, to był odpowiednik wojewody, chciał się przypodobać Hitlerowi, że on mówi, że on to w 5 latach, nie 10, ale w 5 latach porządek zrobi. I tu już nie będzie śladu ani Kaszuba, ani Polaka. I dlatego tak intensywnie przystąpił do realizacji tego planu, a mając listy przygotowane jeszcze sprzed wojny, kiedy tutejsi Niemcy, co zostali, nie wyjechali, kiedy Polska nastała, wielu wyjechało, ale dużo nie, no zostali ci, którzy mieli tutaj jakieś majątki, jak na przykład właściciele ziemscy, obszernicy, jak hrabia Krokow, Below, tutaj w Słabotówku takie nazwiska niemieckie. Oni przyjmowali, na przykład ktoś z członków rodziny przyjmował obywatelstwo polskie, żeby mógł po prostu w relacjach do administracji polskiej występować jako Polak stosownie do zarządzania swoim majątkiem. Ale oni też służyli Niemcom, hitlerowcom, kiedy jeszcze przed wojną. U nich się zbierała młodzież, na przykład ta tutaj mieszkająca niemiecka, i właśnie tam byli szkoleni, szczególnie to były takie spotkania młodzieży a la harcerstwo, u nich to Hitlerjugend, do budzenia w sobie nienawiści do Polaków. Gdańsk, który był wolnym miastem po konferencji wersalskiej, był kolebką niemiecką, kolebką niemieckiej nienawiści do Polaków. Nie było innego kraju w Niemczech, który byłby do tego zdolny, aby taką całą nienawiść skoncentrować w tym mieście przeciwko Polakom, ze względu, że w centrum Polski, właściwie pośród polskiego terenu to miasto należało, chociaż było też i polskie, Polacy niewiele tam mieli do powiedzenia. I stąd właśnie, kiedy wybuchła II wojna światowa, utworzono jednostki z tych ludzi, którzy napojeni tą nienawiścią do Polaków, brali udział w tych egzekucjach. Nosili nazwę Selbstschutzu, czyli samoobrony. To byli więc cywile, którzy w sposób, to były bandyckie grupy, to nie była formacja żadna wojskowa, żadna młodzieżowa, wręcz właśnie bandycka organizacja, która u boku zorganizowanych specjalnych komand, Komando 16 na przykład, takie nosiło kryptonim, komandy różne Einsatzgruppen, które brały w tym udział w rozstrzeliwaniach, likwidacji ludzi. Ze szczególną nienawiścią właśnie ci cywile odnosili się do Polaków. Mieszkańcy tutaj tej ziemi, którzy opowiadając się za Hitlerem, w taką nienawiść obrócili przeciwko właśnie swoim sąsiadom. I te miejsce dlatego tak można mówić szybko, energicznie te Gauleiter, Forster, te akcje eksterminacyjne na tych terenach przeprowadzą. Takich miejsc na Pomorzu jak Piaśnica to jest, jak już wspomniałem, około 700, ale największe to jest tu Piaśnica, 12-14 tysięcy osób. Las Szpęgaski koło Stargardu Gdańskiego, tam jest około 7 tysięcy. Mniszek koło Grudziądza, tam jest 10 tysięcy osób. Dolina Śmierci w Bydgoszczy, plus tam te okoliczne, tam jest też pewnie nawet więcej w sumie, gdyby te miejsca wszystkie niedaleko od siebie położone jakoś statystycznie ująć. A więc właśnie ta zbrodnia była ogromna tutaj na tych terenach. Kogo skazywano do Piaśnicy? Właśnie jak wspomniałem, była to inteligencja przede wszystkim tych terenów, aresztowana w pierwszej fazie. W pierwszej fazie aresztowano wszystkich mieszkańców, co jeszcze Wehrmacht zrobił po wkroczeniu. Na przykład mamy zdjęcia, które się zachowały, są powszechne.
w Gdyni, jak na placach, wszędzie ludzie w kościołach, tysiące ludzi zamkniętych, aresztowanych, skazywani byli do więzień, do obozu Sztutów, nie jeszcze w pierwszej fazie, ale po szkole, do szkoły w Gdańsku, potem Nowy Port w Gdańsku i następnie dopiero do Sztutowu. Ale to były te pierwsze aresztowania, gdzie były weryfikacja i wielu zwalniano do domu, a wyłapywało, wojsko wyłapywało tych, którzy byli na tych listach gończych. I tych aresztowano. I to też w pewien sposób spowodowało, że ludziom się zdawało, mieszkańcom naszym tutaj, no to już ta akcja została zakończona, weryfikacja była, że już teraz możemy do, według no, okupacyjnych zasad czy rządów prawa zacząć żyć. Ale właśnie w połowie października Wehrmacht odszedł jako wojsko dalej na wojnę, natomiast została tutaj ustalona administracja hitlerowska, więc gestapo, urzędy administracyjne. I wtedy dopiero zaczęła się straszliwa rzeź Polaków. I to też właśnie zgubiło, bo by pewnie ludzie wyjechali. A tak myśleli, że to już wszystko jest zeszło, odeszło, że teraz już będzie spokój. No i właśnie i tak od połowy, dlatego od połowy października mamy te rozstrzeliwania. W Lesie Piaścickim także zaczęły się tutaj. No i ta liczba tej inteligencji z Pomorza to było około 2-2,5 tysiąca osób. Natomiast inną grupę dołączyli też jako miejsce eksterminacji, to były rzesze przychodzące aż od Berlina, transporty osób psychicznie chorych. I trzecia grupa, która była najliczniejsza, to były właśnie też transporty z III Rzeszy, aż spod Norymbergi. Pociągiem przywożono Polaków, rodziny polskie, ale nie tylko. Były rodziny niemieckie, które nie godziły się z systemem hitlerowskim. Były rodziny czeskie, bo tak w takich językach, kiedy przychodziły w pociągi z tymi ludźmi do Wejherowa, to wówczas jak wysiadali z tych wagonów, no to wtedy rozmawiali właśnie po polsku najliczniej, taką też kaleczną polszczyzną, po niemiecku i po czesku. Więc kim byli ci ludzie, to jest właśnie jeszcze temat, który najmniej jeszcze wiemy. Prawdopodobnie byli skoncentrowani w obozie takim przejściowym w Norymberdze i stamtąd była weryfikacja, kogo skazać na śmierć. I te polskie rodziny były tu kierowane. I wmawiano, że oni jadą do obozu przejściowego drugiego na terenie Polski, który znajduje się obok, niedaleko Piaśnicy. Jak administracja niemiecka uporządkuje te tereny, nada swoje prawa, to wtedy dostaną nowy przydział zamieszkania. Kazano im zabrać ze sobą no, dokumenty, wiadomo, najcenniejsze rzeczy, ubrania, to był październik, jak kiedy ich aresztowano, listopad, więc zimna już pora. I tak tutaj ich przywożono do lasów piaśnickich. Jak przyjeżdżali już do Krokowy, to już się orientowali, w czym rzecz, gdzie jadą. Była rozpacz wielki, dzieci odbierano rodzicom, młodzież czy dorosłych, natomiast tylko niemowlęta zostały przy matkach. Zabierano im te kosztowności w imię tego, że im te walizki sami dowiozą, bo są zmęczeni podróżą i tu ich przywożono już na rozstrzelanie. Była to kolumna złożona z 12 mniej więcej samochodów, taka właśnie taki transport. Dwa razy, nieraz trzy razy dziennie, kilka razy w tygodniu przychodziły te transporty tutaj do lasów piaśnickich z tymi ludźmi. Składał się właśnie z 12, w takim jednym samochodzie było około 30 osób, a w sześciu byli więźniowie skazani na śmierć, czyli 180 osób, a druga część samochodów to tam byli ci pluton egzekucyjny, no i potem oczywiście motocykle z tyłu, z przodu i taki konwój tutaj podążał. Dlatego w tych grobach, które tu są obok nas i tam ich jest dużo, w sumie jest tu 26 mogił, które są odkopane i o nie się troszczymy, mogło spoczywać od 150 do 200 osób może być. I właśnie około 10 tysięcy według tych transportów, co przychodziły, więc to są statystyki bliższe może lub dalsze prawdy, ale tak to się przyjmuje, że od 12 do 14 tysięcy ludzi tutaj zginęło. I właśnie w tych mogiłach zostali oni pochowani.
egzekucje odbywały się nad wykopanym dołem i te doły kopali robotnicy leśni z Leśniewa, tu jest wioska niedaleko Leśniewo, których tu przywożono, leśniczy przywoził, tam dostawali jakąś niską zapłatę i takie doły 7, 7,5, nieraz większe doły, na szerokość około 3-4 metrów, też nieco szersze, wykopywali głębokie do 3-3,5 metra i tam ci ludzie stawali nad tymi dołami, różne były metody. Albo ich pędzono wszystkich razem, albo samochody zatrzymywały się wcześniej, po 5 osób, szczególnie psychicznie chorych, wyprowadzano i na doły strzelano. Albo pojedyncze nawet były egzekucje właśnie tych chorych, gdzie brało dwóch pod rękę, byli ci lekarze z SS-mani, kaci ubrani w fartuchy lekarskie. Chodziło o to, żeby nie wystraszyć tego chorego psychicznie, który ma swój rozum i zresztą wyczuwa śmierć. Zresztą to ci, którzy badali sprawy tych egzekucji psychicznie chorych, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej, to właśnie uczeni stwierdzili, naukowcy, że na przykład kiedy w szpitalu była organizowana wycieczka dla nich, oni się cieszyli na swój sposób. Radowali się, autobus przyjeżdżał, siadali. Taki sam autobus przyjechał, ale kiedy ich przełożono na śmierć, mimo że byli ubrani w te fartuchy, nie po wojskowemu, wyczuwali. Wyczuwali, że to jest, nie chcieli. No i tak właśnie wtedy przy pomocy zastrzyków uspokajających, narkotyków, właśnie do tych samochodów ładowali i przyjeżdżali tutaj. I tak te egzekucje wyglądały. W 1944 i takich grobów tutaj zaznaczonych jest 26, co zrobiła Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskiej po wojnie w 1946 roku. A zaznaczonych mogił było 35. Z czasów z października, listopada rozstrzeliwania trwały do początku 1940 roku. Więc było, a mogło być jeszcze więcej. Ślady były zacierane w 1944 roku przy pomocy więźniów ze Stutthofu. O ile tam jest palenisko za plecami, to tu po tej stronie moje prawej ręce, tych trzech panów, co stoi, to są więźniowie ze Stutthofu, których tu przywożono około 40 osób, których zadano było legowisko, nie grób, którzy tu dzień i noc musieli siedzieć pod eskortą oczywiście gestapo, SS i psów i w ciągu dnia wykonywać tą straszną pracę, jak rozkopywanie tych mogił. Po 5 latach leżenia zwłok, to już te zwłoki były w rozkładzie, cuchnące, składać je tam do tego paleniska, stos układano, warstwę zwłok, potem drzewa te młode ścinali dookoła, kłody, rzucali to wszystko tak warstwami na kilka metrów do góry. Podsycane było paliwem, jakąś ropą, benzyną, otoczone plandeką i właśnie podpalone. Taki stos się wypalał całą noc i dzień, czasem do 2 dni. Oczywiście wszystko się nie spaliło, bo dlatego, że to jednak mimo wszystko drzewo mokre, chociaż sosna, więc i żywiczne z drugiej strony, więc jakoś to się paliło. Niemniej tej masy tam stopionej, wszystko, ten cały tłuszcz ludzki z tym drzewem popiołem, to wszystko zostało. Z powrotem więc ci więźniowie musieli wsypywać do tych dołów. Po 2 tygodniach około to usiadło wszystko, znowu warstwa ziemi, potem trawa, sadzili tak drzewa młode, no i tak zacierali te ślady w 1944 roku jesienią. Jakby tam byśmy przeszli, to wokół właśnie ten ogień nie był taki silny, bo plandek otoczony, które były ona przywiązana jak komin. Chodzi o lepszy ciąg powietrza do tych drzew sąsiednich i te drzewa żyją do dzisiaj, chociaż przez to ciepło kora obumarła i takie z góry do nadu pęknięcia. To są ślady właśnie palenia tych zwłok. Jedyne, jakie zostały, przyroda je zachowała. Więc właśnie tego te, nie była tak gorąco, żeby się spaliły, uschły. One są słabsze, ale rosną. Więc zaznaczono te 26 grobów, było 35, a może właśnie dużo więcej. Komisja w 1946 roku, która rozpoczęła te badania, miała wiosną wrócić, ale już nigdy nie wróciła. W 1962 roku
Pani Bojarska, która była pracownikiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu, zajmowała się badaniem z ramienia tego instytutu, badaniem zbrodni piaśnickiej. Właśnie natrafiając na ślady kolejnych zbrodni, grobów, chciała, powołała komisję, która miała to miejsce zbadać. Odkopano jeden grób i dwa paleniska. Były szkice porobione, ale no niestety wszystko to przepadło, dlatego że, jak już wspomniałem w kazaniu, czy w tym, że miejsce to było równie naznaczone niepamięcią, jak chcieli tego dokonać hitlerowcy, właśnie paląc zwłoki, zacierając ślady. To samo robili komuniści, tylko wymazując z pamięci ludzkiej, kiedy to nie udało się. 9 lat trwały ich próby, od 1946 roku tej ekshumacji. Komitet się utworzył z Polskiego Związku Zachodniego, która tu była organizacją bardzo silną propolską. W latach międzywojennych zajmowała się omacnianiem polskości na tych terenach, po zaborach. To nie była partia polityczna, to było stowarzyszenie ponad wszystko, dlatego wszyscy należeli, kto się czuł Polakiem. Więc tą działalność prowadzili bardzo taką mocną. Nawet mieli swoje banki po to, żeby wspierać na przykład rolników, żeby ojciec nie dzielił gospodarstwa na kilka mniejszych poletek, bo wtedy kapitał niemiecki w latach międzywojennych by ich zjadł. I ci obszarnicy wielcy by ich wykupili za psi grosz, a ich z torbami posłali. Dlatego też Bank Polski, Polskiego Związku, proponował, żeby ojciec synowi jednemu zapisał ziemię, gospodarstwo, pomagał spłacić inne dzieci, żeby nie miały pretensji. No i tak właśnie dzięki temu tu na Pomorzu gospodarstwo zostały duże, nie były dzielone na jakieś drobne, żeby się obronić przed właśnie zaborem tym niemieckim, przed kapitałem niemieckim. Te groby, które zaistniały więc, zostały otoczone i były rozkopane, zostały otoczone opieką już po wojnie. No i dlatego ta próba postawienia pomnika i dalej to jest budowania kaplicy. Też zaczęło się tu od mszy świętej, i tak pozostało już do dziś dnia. Pierwsza msza święta była tam, jak pojedziemy do grobu 1-2. Tam właśnie dwa groby, o ile te są tu wypalone, dwa groby to zawierały zwłoki. Albo kiedy palono te zwłoki 5 lat później, przegapili je, albo już zbliżał się front, nie zdążyli. W tych dwóch grobach razem było 305 zwłok. Wśród tych zwłok rozpoznano 5 kobiet. Rodziny przyjeżdżały na ekshumację, na rozpoznanie swoich bliskich, to z tych 305, 55 osób, rodziny te znajomi rozpoznali swoich bliskich. Reszta już ciała były w rozkładzie, zmumifikowane, bo przysypane były wapnem, ale to dało obraz właśnie, że historycy, lekarze, prokuratura mogą odtworzyć mechanizm tej zbrodni. Właśnie polegał na tym, że musieli rozebrać się do bielizny, bo wszyscy byli w bieliźnie, więc ubranie im zabierali. Wcześniej te walizki na dworcu, dokumenty tutaj przed rozstrzelaniem, żeby nie zostało żadnego śladu, i te ubrania. I tak właśnie byli rozstrzelani, wrzucani, tak jak wpadali do tego dołu. Ci żołnierze i ten zelprzec, który tego dokonywał, mieli prawo wykonywać to pod wpływem alkoholu, dostawali wódkę, bo w tych grobach znaleźli puste butelki po alkoholu z narkotykami. To powodowało, że byli jeszcze bardziej rozwydrzeni ci hitlerowcy. Jeszcze większym takim sadyzmem tą zbrodnię dokonywali. Do tego stopnia, że nieraz szkoda było naboju, albo żeby jakoś tak zaspokoić swój sadyzm, to głowy rozbijali jakimś ciężkim, twardym narzędziem. Były przypadki, że łopatą głowę odcinali, więc żeby właśnie dzieci rozbijali głowami o drzewa, więc to wszystko, co powoduje właśnie taka nienawiść podsycana właśnie środkami jeszcze jak narkotyki czy alkohol. Poza tym około 30% ludzi, jak stwierdzono, umarło nie od strzału, ale od uduszenia, dlatego że byli ranni, bo jak oni nie trzeźwi, to nie trafiali do człowieka. Zranili go, stracił przytomność, padł do środka. No i właśnie tak został, a piachem przysypany ziemią, potem gdy odzyskał przytomność, to umarł po prostu z braku powietrza. Zachowała się taka scena właśnie bardzo taka mocna.
wręcz drastyczna, gdzie właśnie po rozkopaniu chłopiec, 14 lat miał, trzymał się matki tak kurczowo, w czasie, gdy on nie miał strzału, więc został właśnie albo czymś uderzony i wpadł do tego grobu, albo właśnie był tam przy tym, matka była zastrzelona, więc on tak się do niej przytulił i przysypany był ziemią, został uduszony. Więc to taka właśnie też wymowna scena, która się z tej zbrodni zachowała. Więc dlatego tych ludzi tak niewiele rozpoznawano. Właśnie te wszystkie miejsca, które ta zbrodnia, która tu miała miejsce, to sprawia, że chcemy ją pokazać nie po to, żeby rozdrapywać rany, żeby też rozbudzać nienawiść do zbrodniarzy. Msze święte tu zawsze były, chociaż nie podobało się to władzy. Władza do końca zabronić nie mogła, jedynie co robili, że jak chcieli ludzie iść jakąś grupą, pielgrzymką. Dwie były po wojnie, w 1947-1948 roku, to tysiące ludzi szło z Wejherowa okolic, około 25 tysięcy, tutaj na to miejsce. Była msza święta sprawowana. Jeszcze władza uczestniczyła, ale jak przyszło trzy razy tak, czyli władza komunistyczna się umocniła, to już niestety zaczęły spadać represje. Już tutaj zaczęły wychodzić dokumenty czy przepisy mówiące o zgromadzeniach. Zgromadzić się nie wolno. To jest szosa. Trzy razy dziennie wóz konny przyjeżdżał wtedy przez tą szosę krakowską. Nie było wolno, bo to zagraża ruchowi kołowemu, no chyba koniom. No i dlatego ludzie przychodzili, pocztą pantoflową sobie przekazywali, kiedy będzie tam msza, księża przyjeżdżali, wszystko po cywilnemu, rozkładali się tam na grobach i tą mszę świętą spróbowali. Ten zwyczaj przetrwał, a na przykład dzieci i młodzież, to znowu taki zwyczaj też po dzień dzisiejszy, jak przybywają, kiedy nie chcieli, żeby tu był krzyż władzy, no to układali krzyże z szyszek albo z patyków. I to też tu się zachowywała ta pamięć, nieraz szkoła są, przyjeżdżam tutaj, to patrzę, musiała być jakieś, bo leżą szyszki ułożone. Więc to są właśnie takie też, ta pamięć zaczęła się wtedy też kształtować. Na przykład rodziny, które miały bliskich tutaj zamordowanych. To ja mam na przykład, mój dziadek tu zginął, mojej mamy brat zginął, więc przyjeżdżali, zostawili jakieś pamiątki, to znaczy krzyż najczęściej, z tabliczkę z imieniem, nazwiskiem. Tak się pojawiały pierwsze znaki uczczenia i przywołania tych ludzi z tej niepamięci, czyli z tej takiego niebytu. Stąd właśnie takim ważnym jest na takich miejscach pokazać nie tyle kamień jakiś tam, jakieś tam, żebyśmy się zachwycali dziełem sztuki, ale trzeba pokazać człowieka, trzeba pokazać jego twarz. Są takim staraniem moim nie tylko, bo w rodzinie Piaśnickiej, czyli z rodzin się składamy i z ludzi, którzy pragną tą pamięć zachować, żeby tu pokazać tych ludzi. Oni są, nie ich pokazać znowu jakoś symbole, oni sami stali się niejako symbolem. I dlatego też jak z grupami rozmawiam, spotykam, chodzimy po tych, to zrobiło zupełnie inne wrażenie, kiedy można popatrzeć na zdjęcie człowieka gdzieś ze starych lat, zamazane, ale nagle to jest człowiek. On inaczej zupełnie, odbiór jego jest, gdy tą zbrodnię się tutaj rozpoznaje i wtedy też właśnie ta pamięć też inaczej dociera do naszych umysłów i serc, którą chcemy kultywować. Dlatego ten akcent przez tyle lat położony na tę nienawiść do Niemiec, czyli ciągle, że zbrodniarzy i tak dalej, przez sanktuarium staje się inaczej. Na drugim planie są dzisiaj zbrodniarze, na pierwszym są ofiary.